Szanowni Państwo, dostojni goście. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, nadał odznaczenia państwowe dla członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Aktu dekoracji w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokona doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pan Jan Lityński. Zapraszam pana doradcę, zapraszam pana wojewodę za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, za działalność charytatywną oraz kulturalną. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostają, bardzo proszę o podejście, pan Artur Mieczysław Janicki, pan Jerzy Kubar, Jerzy Stanisław Lepak, Piotr Snopczyński. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostają pan Władysław Buduś, Maciej Wiesław Polski, Ryszard Rodziewicz, Marian Sporowowicz. Jak pani oceni ideę stowarzyszenia, które dzisiaj świętuje 25-lecie istnienia? Stowarzyszenie w Świdnicy działa od 25 lat. Myślę, że bez nich wiele inwestycji i zadań w Świdnicy nie było wykonane. Stowarzyszenie to skupia najlepszych przedsiębiorców i kupców świdnickich. I dzięki nim Świdnica się rozwija i kwitnie. Dzisiaj jest czas, aby im za to podziękować i pogratulować, ale równocześnie prosić o to, aby ich działania były dalsze i przyczyniały się do rozwoju Świdnicy. Czy w szeregach stowarzyszenia jest również miejsce dla kobiet? Myślę, że wreszcie powinien się znaleźć ten czas i to miejsce, aby w Stowarzyszeniu Świdnickich Przedsiębiorców i Kupców również były kobiety, bo tak jak mężczyźni potrafią wiele zdziałać w życiu, tak teraz kobiety potrafią może nawet i więcej. Może najwyższy czas, aby świdnickie kobiety razem z kupcami świdnickimi zaczęły zmieniać Świdnicę. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jest pierwszym stowarzyszeniem przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Myślę, że nieprzypadkowo data powstania stowarzyszenia zbiega się z datą przemian ustrojowych w Polsce. Państwo po prostu wiedzieliście, jak w przyszłości z tej wolności będzie należało korzystać. A że nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, nie oznacza to wcale, że państwa działalność skupiała się wyłącznie na sprawach okołobiznesowych. Macie w swoim gronie wielu fachowców od spraw społecznych, od spraw gospodarczych, od spraw kultury. Klub Rotary, Fundacja dla Świdnicy, a także Diament Wolności to jedne z nielicznych przykładów na to, że wasza działalność skupia się nie tylko dookoła biznesu. A uczestnictwo w Państwa spotkaniach tak wybitnych osobistości świadczy o wartości Państwa działalności. Panie Prezesie, chciałbym na Pana ręce przekazać tę statuetkę Orła Powiatu Świdnickiego dla Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich za 25 lat działalności na rzecz społeczności lokalnej. Jak pani oceni ideę stowarzyszenia, które dzisiaj świętuje 25-lecie? No właśnie w życzeniach, w gratulacjach, które składałam prezesowi i członkom Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, były słowa, które mówiły o tym, że najbardziej gratuluję im tego, że z ogromną determinacją i konsekwencją realizują cele założone w swojej misji, czyli współpraca z przedsiębiorcami, stała współpraca z mieszkańcami, szacunek okazywany tak członkom, współczłonkom, jak i całej społeczności, ale także włączanie się we wszystkie działania związane tak z edukacją, gospodarką i kulturą. A czego życzyłaby pani członkom na kolejne 25 lat?
Na kolejne 25 lat, żeby dalej właśnie z tą konsekwencją, determinacją realizowali to wszystko, co do tej pory, żeby ani na trochę się nie zmieniali, ponieważ rzeczywiście wyjątkowi ludzie, tworzący wyjątkową społeczność tutaj w Świdnicy, czego my wałbrzyszanie trochę zazdrościmy, ale także to, co dziś było szczególnie podkreślane. Od wielu lat stała współpraca z wybitnymi osobowościami tak w Polsce, tak z Polski, jak i z zagranicy i to, że z radością, z przyjemnością, o czym dziś wspominali, tutaj wracają i są w stałym kontakcie, w stałej współpracy właśnie z członkami stowarzyszenia. Dziękuję za wsparcie rzemieślników, przedsiębiorców. Chciałbym również złożyć życzenia Wam, życząc Wam wszelkiej pomyślności, wszelkiego dobra, życząc przede wszystkim dużo zdrowia. Mówią, że chociaż zdrowie w życiu nie jest wszystkim, to wszystko bez zdrowia jest niczym. Edku, i tego Wam, członkom Waszego stowarzyszenia z całego serca życzę i te życzenia są od bratniej organizacji, od braci rzemieślników Dolnego Śląska. Chciałbym również podziękować całemu stowarzyszeniu i to podziękowanie będzie podziękowaniem, uhonorowaniem, najwyższym odznaczeniem, jakim jest złoty medal Jana Chilińskiego, naszego patrona, mistrza szewstwa, pułkownika. To odznaczenie chciałbym wręczyć dzisiaj dostojnemu jubilatowi, prezesowi, założycielowi Stowarzyszenia Edwardowi Szybale. Ale chciałbym, żeby to miało jeszcze większą wartość, większe podkreślenie dzisiejszej sytuacji i podziękowanie złożyć, uhonorować prezesa Edwarda w asyście naszego honorowego mistrza rzemiosła, jakim jest pan profesor Miodek, którego bardzo będę prosił tutaj, aby wraz ze mną uhonorował naszego dostojnego prezesa. I również chciałbym poprosić pana profesora Wojciecha Witkiewicza, który jest też właśnie, był uhonorowany złotym medalem Jana Chilińskiego. Chciałbym w asyście tych dwóch osób uhonorować naszego przyjaciela. Panie prezesie, co pan dzisiaj czuje po 25 latach, słysząc te wszystkie ciepłe słowa kierowane pod pana adresem jako pomysłodawcy i prezesa, a także samej idei stowarzyszenia? Znaczy, powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym. Najważniejsze, że goście dopisali, przyjęli od nas zaproszenie, przybyli. Jeśli chodzi też o gości, czyli o uczestników, również jak widać frekwencja 100%, bardzo duża. Myślę, że atmosfera jest prawidłowa. Wszyscy jednak oceniają, że ciekawie było to i wyjątkowo interesujące, że zaprosiliśmy takich gości, że mogliśmy porozmawiać o różnych dziedzinach życia społecznego, nie tylko o gospodarce, prawda, ale jednak rozmawiać o kulturze, o języku, o polityce, o sprawiedliwości. To jest istotne, ponieważ my żyjemy w sferze tych wszystkich społecznych oddziaływań i dlatego się cieszę, że tak jest. A nie chcę mówić o jakiejkolwiek satysfakcji. No, robimy to, co robimy i oby tak to dalej trwało, żeby ludzie młodzi przyjmowali po nas schedę, mogli też się w to zaangażować, działać. Bo myślę, że taka idea właśnie takich instytucji, jak my stworzyliśmy, tworzenie następczych, to jednak idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego uspołecznienia działania, angażowania się na rzecz naszej tutaj społeczności lokalnej. To jest bardzo ważne w życiu, nie tylko po prostu zajmowanie się sobą. Nagroda Wiecznego Pióra, która przyznawana jest przez stowarzyszenie, a mówiąc tak dokładniej, przez Klub 25, który istnieje w stowarzyszeniu. Jest to klub, który skupia 25 osób, członków stowarzyszenia i można powiedzieć, mówiąc takim językiem spółek kapitałowych, że to jest taka swoista rada nadzorcza stowarzyszenia. Szanowni Państwo, edycja 2015 Nagrody Wiecznego Pióra to jest edycja, w której przyznaliśmy dwie nagrody dla wybitnych Polaków, którzy są dzisiaj obecni na sali. I chciałbym ogłosić, że laureatami Nagrody Wiecznego Pióra zostali pan profesor Jerzy Stępień. Brawo.
Druga nagroda zostanie dzisiaj wręczona uroczyście panu profesorowi Wojciechowi Witkiewiczowi. Piękne panie, dostojni panowie. Jestem w trudnej sytuacji, ponieważ przypadło mi zabrać głos po tylu wybitnych szermierzach słowa. Ja jestem tylko chirurgiem i przez całe życie uczyłem się badać skalpelem. No, ostatnio wspomagam się robotem chirurgicznym Da Vinci. Jestem wzruszony i niezwykle zaszczycony tym prestiżowym odznaczeniem, jakie obdarowuje mnie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Pozwólcie, że tu posłużę się słowami Dołęgi Mostowicza. Wśród rzeczy wiecznych, wiecznego pióra, wiecznej miłości, wiecznej ondulacji, najtrwalszym okazało się wieczne pióro. Bardzo serdecznie państwu za to dziękuję. Panie prezydent, jak pani oceni tę piękną ideę stowarzyszenia, które świętuje dzisiaj 25-lecie istnienia? Ja chciałam podkreślić, że to stowarzyszenie to jedno z najstarszych stowarzyszeń w Polsce i stowarzyszenie, które przez ćwierć wieku wciąż się rozwija, wciąż zaskakuje nas nowymi ideami, nowymi pomysłami. Jest współtwórcą wielu innych około biznesowych instytucji i jest jednym z najważniejszych inspiratorów życia społecznego w Świdnicy. Nie godzi się ominąć tak ważne nazwiska jak Edward Szywała, czyli prezes, obecny prezes stowarzyszenia, ale także prezes honorowy, bowiem to on taką ideę tutaj w Świdnicy zaszczepił i konsekwentnie ją kultywuje, konsekwentnie wspiera. Bardzo się cieszę z tego dzisiejszego jubileuszu. Liczę na jeszcze wiele, wiele kolejnych. Przez wiele lat była pani rzecznikiem prasowym stowarzyszenia i jak pani wspomniała w swoim przemówieniu, to kawałek pani historii. Czy to napawa taką dumą dzisiaj? Jest takie ciepło w sercu? Tak, z jednej strony jest ciepło, ale z drugiej strony taki niezwykły też związek, bowiem poprzez te lata wielu członków stowarzyszenia stało się moimi kolegami. Tak jak mówiłam, to nie tylko spotkania o charakterze gospodarczym, to nie tylko poważne dysputy, ale to także rajdy, to także wspólne wycieczki, wspólne bale, czy udział w imprezach kulturalnych. No dodam jeszcze, że mój mąż także jest członkiem stowarzyszenia, członkiem zarządu, z czego też jestem bardzo dumna i bardzo zadowolona. Czego możemy życzyć członkom stowarzyszenia na kolejne 25 lat? Tak samo wielkiej konsekwencji jak do tej pory, wciąż nowych pomysłów i tak jak powiedział pan profesor Witkiewicz, zdrowia, zdrowia i zdrowia. Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jest dla nas niezwykle ważny. Umotywowany jest szczególnymi zasługami dla realizacji celów jednej z najstarszych organizacji biznesowych w Polsce. Dziękuję i życzę na kolejne 25 lat, czyli kolejny jubileusz 50-lecia, przede wszystkim mądrości, odwagi, ale też i długofalowej strategii w zakresie działania takiego stowarzyszenia. A samemu prezesowi i wszystkim członkom oraz współmałżonkom, które są współautorami sukcesów nas wszystkich, w związku z tym swojej żonie również dziękuję za te lata wsparcia. Życzę zdrowia, pomyślności i tej młodzieńczej werwy, szczególnie Wardzie, którą zawsze bałasz i inspirujesz. Myślę, że te lata spędzone w samorządzie, które nadal trwają, przyniosły wiele przyjaźni, przede wszystkim osobistych, za które dzisiaj pragnę podziękować szczególnie Edwardowi. Szanowni Państwo,
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W kategorii przedsiębiorca zostały nominowane następujące osoby. Andrzej Panas. Jerzy Madej. I Maciej Karpiński. W kategorii przedsiębiorca otrzymuje pan Jerzy Madej. Do statuetki. I tak, tę nominację otrzymał Jerzy Kubara, Tomasz Kotowski i Józef Kostka. Statuetkę w kategorii menedżer otrzymuje Jerzy Kubara. I ostatnia kategoria, taka ta szczególna kategoria dla ludzi, przedsiębiorstwa, menadżer społeczny. Nominowani zostali Wiesław Groszkowicz, Grzegorz Natanek i Wioletta i Jarosław Mazurek. Statuetkę w kategorii przedsiębiorca, menadżer społeczny otrzymuje Wiesław Groszkowicz. Brawo! Wiele się mówi w Polsce o społeczeństwie obywatelskim, bo chodzi o rzecz ważną, ale łatwo się mówi, trudniej się działa. Dla mnie jednym z głównych przykładów skutecznego budowania cząstki społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, tutaj Świdnicy, jest Świdnicki Klub Przedsiębiorców i Kupców. A mam okazję przeglądać jego działalności od 1991 roku, więc to, co mówię, nie jest czczym komplementem, a sądem opartym na doświadczeniu. Życzę następnych 25 lat rozwoju.